Rzekł Bóg do Noego, to jest znak przymierza, który zawarłem między mną a wszystkimi istotami, jakie są na ziemi. Noe przeklina Kanana, a błogosławi Sema. Synami Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Ham i Jafet. Ham był ojcem Kanana. Ci trzej byli synami Noego. I od nich to zagniła się cała ziemia. Noe był rolnikiem i on to pierwszy zasadził winnicy. Gdy potem napił się wina, odurzył się nim i leżał nagi w swym namiocie. Ham, ojciec Kanana, ujrzawszy nagość swego ojca, powiedział o tym dwóm swym braciom, którzy byli poza namiotem. Wtedy Sem i Jafet wzięli płaszcz i trzymając go na ramionach, weszli tyłem do namiotu i przykryli nagość swego ojca. Twarzy zaś swej nie odwracali, aby nie widzieć nagości swego ojca. Kiedy Noe obudził się po odurzeniu winem i dowiedział się, co uczynił mu jego młodszy syn, rzekł, niech będzie przeklęty Kanan. Użycie imienia syna całego potomstwa Hama wiąże się z przyszłą rozwiązłością Kananejczyków. Porównaj rozdział 13, wers 13. Rozdział 19, wers 5 do 11. Niech będzie najniższym sługą swych braci. A potem dodał, niech będzie błogosławiony Pan Bóg Syma. Niech Kanan będzie jego sługą. Niech Bóg da Jafetowi dużą przestrzeń i niech on zamieszka w namiotach Syma. W hebrajskim zachodzi glasów między imieniem Jafet a otwieraniem się przestrzeni. Niech Bóg da Jafetowi dużą przestrzeń i niech on zamieszka w namiotach Syma, a Kanan niech będzie jego sługą. Noe żył po potopie 350 lat. I umarł Noe w wieku lat 950.